Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, historia Jarosława Gowina, do niedawna wicepremiera i koalicjanta PiS-u, człowieka, dzięki któremu Jarosław Kaczyński prawie zbudował dyktaturę, który ostatnio jest w opozycji. To jest człowiek żartobliwie nazywany od kilku lat żywym dowodem na to, że ludzie nie muszą mieć kręgosłupa. Ten żart to jest efekt głosowania, jego zachowania podczas głosowania nad jeszcze bardziej niekonstytucyjnymi ustawami w sprawie sądownictwa z 2017 roku, które akurat zawetował Andrzej Duda po to, żeby zrobić równie niekonstytucyjne, ale w inny sposób ustawy. I Gowin wtedy nie cieszył się tak, jak się cieszyli wszyscy dookoła politycy PiS z przejęcia sądów, mimo że to popierał. Niektórzy mówili właśnie, że miał problemy ze wstaniem, bo trudno jest stać, jak się nie ma kręgosłupa. Gowin będzie miał w tym roku 61 lat. Jest takim krakowskim inteligentem, człowiekiem, który skończył studia humanistyczne, zrobił doktorat z politologii, trzymał się gdzieś tam na zapleczu intelektualistów związanych z Kościołem katolickim, taki umiarkowany chrześcijański konserwatysta, na takiego pozował, ale z dużą dozą takiej ambicji osobistej, która nie ma nic wspólnego z realizowaniem jakiejś tam polityki, która byłaby dobra dla ludzi. To znaczy, ta ocena wynika z faktu, że prestiż z bycia wicepremierem, posiadanie własnych wpływów był dla niego ważniejszy niż ochrona demokracji, ochrona pryncypiów. On oczywiście, można powiedzieć, skonfliktował się z Jarosławem Kaczyńskim w 2020 roku już na twardo. Wtedy bowiem nie dopuścił do zorganizowania parodii demokracji, którą miały być tak zwane wybory kopertowe. Przypomnijmy, że w trakcie epidemii koronawirusa rząd Kaczyńskiego parł do tego, aby jak najszybciej zorganizować wybory. Wynikało to z faktu, że w tamtym czasie ludzie przestraszeni, jeszcze nie odczuli żadnych skutków materialnych kryzysu, jeszcze nie potrafili zareagować na bezsensowną, nie poczuli jeszcze na sobie skutków bezsensownej polityki PiS walki z epidemią koronawirusa, która jeszcze spotęgowała nie tylko koronawirusa, ale przede wszystkim liczbę zgonów, wyłączenie służby zdrowia. I wydawało się po prostu, że tego typu wybory, gdyby je przeprowadzić, takie były szacunki Jarosława Kaczyńskiego, dałoby to im gigantyczne szanse na to, że na wygraną w pierwszej turze, już nie mówiąc o tym, że były możliwe wszelakie manipulacje, dosypywanie głosów, po prostu cuda niewidy. No i tutaj Gowin na taki numer się już nie zgodził, czym zaskarbił sobie dozgonną nienawiść Kaczyńskiego. Dlaczego Gowin wyszedł z pociągu dyktatura PiS na przystanku ustawione wybory prezydenckie? No, dość powiedzieć, że nie wyszedł kilka miesięcy później i nie protestował, kiedy ustawione wybory prezydenckie, tylko w trochę inny sposób wygrał Andrzej Duda, dlatego że, jak Państwo prześledzicie na tym kanale, ja wprost mówię o sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku i to nie jest żadna potwarz, to nie jest żadna nieprawdziwa rzecz, to jest łatwo weryfikowalna sprawa. One nie były uczciwe, te wybory z 2020 roku, przede wszystkim dlatego, że PiS używał aparatu państwa. Najbardziej odczuwalne to było poprzez emitowanie w ramach programów informacyjnych spotów wyborczych Andrzeja Dudy. No to jest po prostu niedopuszczalna manipulacja w demokracji. To jest też przestępstwo, ale przede wszystkim jest to po prostu nieuczciwość wyborcza. Oprócz tego dosypywano Andrzejowi Dudzie głosy, fałszując protokoły z ośrodków opieki, gdzie na Andrzeja Dudę głosowało 100% ludzi. Takich ośrodków było to, a Gazeta Wyborcza dosyć obrazowo wydrukowała w kilku tekstach, opisując, jak wyglądała procedura głosowania. No oczywiście można powiedzieć, że te wyniki niewiele mogły zmienić, ale kiedy oni je fałszowali, to nie wiedzieli o tym, to jest raz. Dwa, myśmy dotarli przecież, jako mówię myśmy, tutaj mówię pluralis majestatis, branża dziennikarska, dotarliśmy do informacji, które bezwzględnie są łatwo weryfikowalne, czyli to wiemy, że zostało sfałszowane. Ile zostało sfałszowanych, do których nie dotarliśmy, nie wiemy. Ja wiem również na pewno, że było polecenie rządowe, żeby sabotować napływ głosów z zagranicy, żeby Polacy z zagranicy, którzy w zdecydowanej większości mieli głosować na Rafała Trzaskowskiego, nie byli w stanie, nie byli mogli się zarejestrować. Celowo zabroniono rejestrować w różnych miejscach. Miałem znajomych po całym świecie, którzy mi meldowali, że nie mogą się dodzwonić. Nawet w takich dużych miastach jak Monachium nie mogli się zarejestrować jako wyborcy, a po pierwszej turze, kiedy zaczęto odbierać od nich głosy, to się dowiedzieli, że uwaga, druga tura jest dostępna tylko dla tych, którzy zarejestrowali się do pierwszej. Kompletne bezprawie. I to wszystko Gowin przyklepał. W końcu został wyrzucony z tego rządu, dlatego że było widać, że Jarosław Kaczyński uznał, i zresztą słusznie, że zachowa większość, bo był już przygotowany do korumpowania jego członków jego partii. On ich tam poszatkował, poprzejmował. Tam też pojawiła się ta maszynka, o której mówimy często na kanale z Tomkiem Szwejgiertem, ta maszynka hakowa. To znaczy tam wprost pojawiły się informacje, że członkowie partii Gowina są szantażowani na przykład swoimi preferencjami seksualnymi. Mowa była o jednym z polityków, o którym nie jest publicznie wiadomo, że jest homoseksualistą i że takimi kwitami był właśnie szantażowany, żeby zacząć popierać rząd PiS, rząd Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj też pokazuje się to ten mechanizm, do jakiego zła przyczynił się Jarosław Gowin. Dlaczego ten materiał w tej chwili? Albo dlatego, że przeczytałem, drodzy Państwo, szokującą dla mnie wypowiedź Jarosława Gowina, który tak sobie westchnął, że myśli, iż uda mu się odbudować możliwość współpracy z Donaldem Tuskiem. No mnie, szczerze mówiąc, możliwość zobaczenia Jarosława Gowina w jakimś demokratycznym rządzie mierzi, dlatego że Jarosław Gowin, gdyby posiadał coś takiego, co się nazywa jakimś publicznym wstydem, zażenowaniem po tym, do czego rękę przyłożył, to powinien do końca tego parlamentu pobyć, a potem zniknąć i co najwyżej napisać uczciwe, rzetelne wspomnienia, takie bez upiększania własnej roli i bez wybielania się, po prostu powiedzieć, do czego rękę przyłożył, bo na razie tego nie zrobił. Na razie tak naprawdę próbuje redukować dysonans poznawczy i unikać nazwania rzeczy po imieniu. No, przyłożył rękę do demontażu demokracji w Polsce. To oczywiście nie była taka demokracja w stylu zachodnim, ale ja wszystkim powtarzam, że szło z roku na rok w Polsce ku lepszemu i Polska z roku na rok robiła się państwem coraz bardziej praworządnym i coraz bardziej demokratycznym, a Jarosław Kaczyński włączył bieg wsteczny. I to jest taka właśnie podstawowa różnica. I Jarosław Gowin jest bardzo inteligentnym człowiekiem, który doskonale rozumie to, do czego dołożył rękę. No i właśnie on, który uważa, że uda mu siebie obronić w koalicji. On sobie celuje, on myśli, że sobie wykroi jakiś tam swój urobek, bo to jest polityk, który jest gdzieś tam w stanie zorganizować poparcie rzędu 1,5–2 punkty procentowe. To jest człowiek, który to jest taki konserwatysta, jak ja to nazywam, bezobjawowy, czyli człowiek głoszący takie zdawałoby się zdroworozsądkowe postulaty, będący kulturalny, jednocześnie mający miłą aparycję, stosunkowo wysoki, to w polityce też się liczy. Robi wrażenie takiego człowieka, któremu byśmy na przykład zostawili coś do popilnowania i nie balibyśmy się, że zniknie z tą cenną rzeczą. I ta jego miła aparycja jednak już 20 lat w polityce ponad, to jest za mało na to, żeby poprzeć człowieka, który związał się dla własnej koniunktury z dyktatorem. Co więcej, kiedy się pojawiły jakieś takie przebłyski odwilży, to mi się przypomniała jego wypowiedź, gdzie on powiedział, że w takiej zjednoczonej prawicy to on siebie widzi. Czyli to jest taki właśnie cały czas obrotowy koleś, który daje Jarkowi do zrozumienia, że w sumie to wiesz, no to ja w sumie to też mogę jeszcze wrócić. No, przychodzi taki czas w polityce, gdzie Powiem w ten sposób. Ja byłem i należałem do największych krytyków rządu Donalda Tuska i szczerze mówiąc, dopiero rządy Jarosława Kaczyńskiego sprawiły, że ja spojrzałem na rządy słynnej ciepłej wody w kranie dużo bardziej miłym i wyrozumiałym okiem, dlatego że nam wszystkim się wydawało, że można tylko i wyłącznie do przodu, tylko że można szybciej, można lepiej. A Jarosław Kaczyński pokazał, że ani demokracja nie jest dana raz na zawsze, ani to, że nie bijemy się tylko i wyłącznie o tempo nadganiania Europy Zachodniej, ale też okazuje się, że w ogóle kierunek Zachód wcale nie jest oczywisty, bo Jarosław Kaczyński wziął, nie dość, że włączył hamulec, to jeszcze po prostu wrzucił wsteczny i zaczął nas przenosić w kierunku Białorusi. I nie ma moim zdaniem miejsca w polityce dla ludzi pokroju Gowina, czyli człowieka, który tak naprawdę jest takim właśnie, bo to jeszcze tutaj taka tytułem wstępu, no, bo nie wszyscy z Państwa pamiętają takiego wstępu, posłowie raczej, nie tyle wstępu. Gowin w koalicji z Jarosławem Kaczyńskim wylądował jako były członek rządu Donalda Tuska, w którym był ministrem sprawiedliwości. On czuł się przez Tuska stłamszony, zmarginalizowany, próbował jako jedyny z ludzi zorganizować jakieś rywalizację wobec niego, rzucać mu rękawice, po czym przeszedł. Przez moment próbował pozycjonować się jako alternatywa dla PiSu i dla Platformy. W końcu skończył jako taki przystaweczka, bo nawet nie przystawka Jarosława Kaczyńskiego, o którym wcześniej mówił, bo to była prawda, że jest to socjalista. To jest, drodzy Państwo, coś, co trudno wybaczyć w polityce, dlatego że to pokazuje, że dla Jarosława Gowina nie liczył się socjalista, że Jarosław Kaczyński będzie realizował socjalistyczny program. Nie liczyło się dla niego to, że przyłożył rękę do tego, co teraz nastąpi, drodzy Państwo, w następnych miesiącach, czyli do upadku gospodarczego Polski, do zadłużania państwa bez opamiętania i bez koniecznych strukturalnych reform. Bo w Polsce, drodzy Państwo, jest splajtowany od lat system ubezpieczeń społecznych, który bazował na tym, że mieliśmy do czynienia z emeryturami bismarckowskimi, czyli emeryturami takimi wypłacanymi przez przeszłe pokolenie. I to trzeba wszystko naprawić. A Jarosław Gowin wybrał socjalistów, którzy zamiast to naprawiać po prostu wydawali państwowe pieniądze. Człowiek bez kręgosłupa, drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że odejdzie w mrokach historii. Pozwolę sobie polecić Państwu numer historii na weekend, najnowszy, pisma, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Najnowszy numer historii na weekend polecam.